Witajcie kochani, witam Was serdecznie w lutowym Big Lossy. W tym miesiącu otrzymałam pudełko, które się nazywa From Big Lossy with Love. To oznacza, że Big Lossy przygotowało dla nas pudełeczko pełne miłości, więc ciekawa jestem, co takiego pełnego miłości otrzymaliśmy od Big Lossy. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego znajduje się w tym oto pudełeczku, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. A tutaj na początek też istotne jest to, że od Big Lossy dostajemy taki list, nie wiem czy to jest w każdym pudełku, w każdym razie może Wam przeczytam fragment. Cześć! W Big Lossy walentynki trwają cały miesiąc. Pudełko, które przed sobą trzymasz, zostało stworzone przez nas z miłości do kosmetyków. Zamknęliśmy w nim produkty, które podbiły nasze serca. Mam nadzieję, że podbiją i Twoje. W pudełku znajdziesz 5 produktów. Tym razem są to nie tylko kosmetyki, ale także gratka dla miłośniczek makijażu. Muszę Wam się przyznać, że wczoraj jak odpakowywałam te pudełeczko z takiej kartonowej powłoki, w jakiej ono przychodzi, to muszę Wam przyznać, że jest to pierwsze Big Lossy, w którym oprócz kosmetyków do makijażu znajdujemy również akcesorium i jest to gratka dla miłośniczek makijażu, takich jak ja i takich jak Wy. Więc już Wam pokazuję, co to jest za gąbka, ponieważ zdradzili tutaj, że jest to gąbka i właśnie stąd też wiem, że gąbka jest jednym z elementów tego pudełka. No dostała mi się w rączki ta karta, taka, która jest na początku, która nam pokazuje ogół produktów, które się znajdują w pudełku, ale tutaj Was od razu ostrzegam, nie wiem o tym, co tam się ogólnie znajduje, jeżeli chodzi o zawartość całości. Na początek jest tutaj ta karta, jak zawsze, oraz karteczka z Sajosa, więc przypuszczam, że też z Sajosa coś będzie. I tutaj rozwiązuję tą kokardkę. I właśnie, pierwsze co, to znajdujemy gąbeczkę. Jest to gąbeczka z firmy Nika K New York. Jest to profesjonalna gąbka, nazywa się Airbrush FX Blending Sponge i ona ma troszeczkę inny kształt niż dotychczas znane mi gąbki. Wygląda podobnie jak taka gąbeczka, którą widziałam ostatnio w Superfarmie z firmy Kiehl's. Jestem ciekawa bardzo, jak ta gąbka się będzie sprawowała. Ja za chwileczkę ją wyciągnę i zobaczę, jakiej ona jest struktury, ponieważ ja już po pierwszym takim dotyku gąbki widzę, czy ona będzie się dobrze pompowała i jak się będzie zachowywała. Więc jest ogólnie bardzo mięciutka ta gąbeczka i jest również porowata. Ciekawa jestem, do jakich rozmiarów urośnie, kiedy ją napompujemy wodą, ale wygląda bardzo podobnie jak Beauty Blender, więc możemy się miło zaskoczyć, jeżeli okaże się, że być może jest bardzo bliska oryginałowi, jakim jest Beauty Blender. Dużym minusem jest to, słuchajcie, że niestety, ale teraz od nowego roku w pudełkach Big Lossy nie ma w ogóle cen tych produktów, co dla mnie osobiście jest ogromnym minusem, bo ja na przykład chciałabym Wam bardzo powiedzieć, ile taka gąbka by kosztowała, oprócz tego, że jest po prostu produktem pełnowymiarowym. W związku z czym, no niestety powiedzieć Wam nie mogę. Postaram się poszukać w internecie, być może znajdę taką informację i wtedy umieszczę Wam ją dodatkowo w opisie pod filmem. Kolejny produkt, jaki wyciągamy z tego pudełeczka, jest to produkt również wymiar pełnowymiarowy. Jest to maseczka z kompleksem ceramidowym z firmy Sajos. Ja ostatnio dostałam chyba też w Big Lossy maskę z Gliskóry, ale nie jestem pewna. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o produkty z Sajosa, to ja jakoś szczególnie nie miałam z nimi za wiele do czynienia. Miałam do czynienia z jakimiś pojedynczymi szamponami czy odżywkami, natomiast na pewno nie była to jakaś dłuższa znajomość. Po prostu miałam z nimi do czynienia i potem jakoś po prostu poszły w odstawkę, bo wróciłam do swoich ulubionych. Także bardzo chętnie przetestuję właśnie tą maskę, ponieważ no wiecie, 200 ml to tutaj myślę, że jakby się sprawdziło, to jest to troszeczkę dłuższy okres, ponieważ jest to większa pojemność, w związku z czym będę mogła Wam dać znać też, jak taka kuracja oddziaływuje na włosy, ponieważ te włosy powinny się troszeczkę przestać łamać, powinny być mniej łamliwe, powinny być bardziej wzmocnione i oprócz tego powinnyśmy mieć odbudowane włókna na poziomie komórkowym. Także jeżeli by się to sprawdziło, to być może maska ta okazałaby się również godna polecenia dla Was. Kolejny produkt, który otrzymujemy, jest to produkt z Organic. Jest to również produkt pełnowymiarowy. Jest to balsam do ciała z masłem shea, truskawka i guava. Wygląda on w taki sposób i powiem Wam szczerze, że jak widzę, że jest o smaku truskawki i guławy, to może całkiem fajnie pachnieć. Pachnie, jak wiecie co, z dzieciństwem się kojarzy jak taka herbata aroniowa w granulkach z, nie pamiętam, chyba Ecoland ta firma się nazywała. Bardzo podobnie to pachnie. Ten balsam do ciała jest bardzo zbity, jest taki bardzo, bym powiedziała, nawet zastygnięty. Bardzo ciężko tutaj jest cokolwiek naruszyć, jak widzicie. Ale ogólnie jak się rozciera,
to na palcu zostaje bardziej zapach truskawki. Wydaje mi się, powiem Wam, że nie miałam nigdy do czynienia z produktami z Organic, natomiast słyszałam o nich bardzo dużo dobrego. Także jak skończy mi się mój balsam do ciała, to chętnie ten wytestuję. Jestem ciekawa, jak on będzie się sprawdzał, jeżeli chodzi właśnie o takie nakładanie, użytkowanie. Mam nadzieję, że nie będzie się ciężko rozprowadzał przez to, że jest taki zbity. On ma odżywiać, nawilżać oraz wygładzać, ponieważ zawiera w sobie dodatek wosku pszczelego i też tworzy taką barierę na skórze, która chroni przed wysuszaniem się tej skóry. Także może być to bardzo ciekawy produkt i na pewno, jeżeli mi się sprawdzi, to również dam Wam znać. Przedostatni produkt, który znajdziemy w pudełku, jest to Hand Balm, czyli jest to krem do rąk z firmy Lambre. Nigdy wcześniej o tej firmie nie słyszałam, tak szczerze mówiąc, więc jestem bardzo ciekawa. Ja ogólnie kremów do rąk zawsze mam za mało i nigdy mi nie jest ich za dużo, wiecie, o co chodzi. Po prostu krem do rąk to jest taka rzecz, która plącze się po każdej torebce albo się plątać powinna, w związku z czym chyba jest słowem, którego w ogóle nadużywam, słuchajcie. W każdym bądź razie jest to balsam, który ma rekonstruować skórę naszych dłoni, więc przypuszczam, że może być czymś bardzo odżywczym. Jest napisane, że pomoże nam utrzymać podczas zimy skórę w idealnej kondycji. Także dla tych z Was, którym się skóra szczególnie wysusza, być może będzie to strzał w dziesiątkę. Ja ogólnie nie mam problemów z dłońmi, natomiast zawsze dbam o to, aby były odpowiednio nawilżone, więc być może akurat ten produkt posłuży mi w tym, aby właśnie jeszcze bardziej dbać o moje dłonie. I ostatni produkt, który wpada mi w ręce, jest to krem BB Alabaster. Jest to krem BB, który jest z firmy Clarena i widać, że jest to próbka tego kremu BB. Perfect Finish Line i to jest lekki krem korygujący. Przypuszczam, że ma pewnie taką strukturę jak wszystkie inne kremy BB. Powiem Wam szczerze, że zdaje się, że ja dostałam idealny kolor dla siebie, tak coś widzę. Widzę, że ten krem jest też również, jak na krem BB, jest dość gęsty, więc wydaje mi się, że też może być dosyć kryjący. Ale też myślę, że dla wielu z Was ten krem może być po prostu za ciemny. Dla mnie myślę, że będzie idealny, w zależności też od tego, jak on się będzie zachowywał na skórze, czy będzie bardziej się adaptował do naszej skóry, czy być może wyrówna po prostu jej koloryt. Ale ogólnie wygląda dość ciekawie. I tutaj mamy napisane, że jest to idealny format do naszej torebki lub na wyjazd, lekka konsystencja, wygładza, ujednolica, nadaje cerze naturalny, zdrowy i aksamitny wygląd bez efektu maski. Ja bardzo chętnie wytestuję ten produkt, być może faktycznie okaże się dobrym takim produktem właśnie do tego, aby brać na jakieś wyjazdy, kiedy nie potrzebujemy wyglądać, wiecie, galowo, a potrzebujemy nieco wyrównać koloryt. Także bardzo fajnie. Ja już z produktami z Clarena miałam do czynienia w Shiny Boxie oraz teraz właśnie w pudełkach Big Glossy, także mam nadzieję, że również w przyszłości będzie mi dane testować inne produkty. Ogólnie bardzo się cieszę, że te pudełko jest pełne takich dobroci, jeżeli chodzi o zawartość. Bardzo fajnie, że jest również akcesorium, jakim jest gąbka. Mam nadzieję, że ta gąbka się będzie świetnie sprawdzała. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, abym zrobiła Wam test na żywo tej gąbki. Dajcie mi również znać, czy miałyście do czynienia z firmami tymi, o których mówię, że są moim pierwszym, że tak powiem, kontaktem, czyli o firmie Lambre oraz o firmie Organic. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy, jak zawsze na nie czekam. My widzimy się w kolejnym filmiku, a ja Was dzisiaj serdecznie pozdrawiam i życzę Wam mnóstwa pozytywnej energii. Trzymajcie się ciepło, pa!